Kochani siostry i bracia, kiedy byłem już przy końcu moich studiów na etapie pisania pracy, nagle otrzymałem bardzo ciekawą propozycję. Po prostu jakby Pan Bóg uśmiechnął się do mnie i mówi: hello, zdarzy się coś fajnego. Co to było? Dostałem zaproszenie z Jerozolimy od klauzurowych sióstr Klarysek, by pojechać tam i przez jeden semestr pobyć w Świętym Mieście, zastępując ich kapelana. W zamian za to, że codziennie będę odprawiał im mszę świętą, siostry zaoferowały skromną celę poza klauzurą w swoim klasztorze, no i jeszcze skromniejszy klasztorny wikt. Nie zastanawiałem się ani chwili, pojechałem od razu. To jest marzenie każdego biblisty, żeby spędzić trochę czasu w Ziemi Świętej, a już zwłaszcza w Świętym Mieście Jerozolimie. Nie zastanawiałem się ani chwili, ale może warto byłoby wtedy troszeczkę jednak jakiś namysł, że tak powiem, przedsięwziąć. Kiedy pojechałem na miejsce, wszystko było super przez kilka pierwszych tygodni, ale potem zaczęły się jakieś dziwne, nieprzewidziane wydatki. No cóż, ze stypendium studenckim nie można sobie na wiele pozwolić, a jeśli jeszcze jakieś nieprzewidziane rzeczy, znikąd pomocy. Zaczął się Adwent, czas radości, radosnego oczekiwania, a mnie strach zajrzał w oczy. Wydawało mi się, że widmo katastrofy finansowej po prostu jest przede mną nieuniknione. Trzeba było gdzieś jeździć, a to na uczelnię, a to do biblioteki, a tu jakieś książki kupować. Nagle okazało się, że nie ma czego zbierać. Tak mi się udzielił ten nastrój frustracji, strachu przed tym, co będzie, że w ogóle nie umiałem się cieszyć tym Adwentem. W czasie jednej z mszy w Adwencie pojawia się w Ewangelii postać świętego Józefa. Wtedy swoim zwyczajem tam właśnie, kiedy odprawiałem mszę dla sióstr, powiedziałem krótką homilię, w której postać Józefa była centralną postacią. Wracam do zakrystii i nagle siostra zakrystianka wprost wybiegła mi na spotkanie. Chwyciła mnie za ręce i zaczęła prawie całować mnie po dłoniach za to, że, uwaga, powiedziałem tak dużo pięknych rzeczy o świętym Józefie. A to był jej patron. Jej zakonne imię to Maria Józefa. Wobec tego ja tam stoję i nie wiem, czy ja śnię, ale ona kontynuuje: księże, ile ja będę miała treści, żeby sobie przemyśleć w ciągu całego dnia, a właściwie to nie wiem, czy jeden dzień mi wystarczy. Jeszcze bardziej pogrążyłem się w zdumieniu. Nie wiedziałem, czy mi się to śni, czy to jest naprawdę. Ale wtedy dotarło również do mnie, jakim jestem głupcem. Ta siostra, która nie miała nic poza może dodatkowym habitem na zmianę, potrafiła zrobić wydarzenie z jednej krótkiej homilii, której ja już nawet nie pamiętałem, a ja, szczęściarz, który spędzał sobie tyle czasu w Ziemi Świętej, nie widziałem tych codziennych małych cudów, które Bóg sprawiał na moich oczach. Nie widziałem, bo pozwoliłem odebrać sobie radość, pozwoliłem, żeby przygnębienie owładnęło mną, żeby lęk stał się chlebem codziennym. To ja to sprawiłem. Postanowiłem, że od tego momentu wszystko się zmieni. Moja sytuacja finansowa się nie zmieniła, ani na lepsze, ani na gorsze. Ale zmienił się mój nastrój, moje nastawienie. Panu Bogu to oddałem i rzeczywiście każdego dnia czerpałem pełnymi garściami to, co Bóg miał do zaoferowania. Zupełnie inaczej zacząłem postrzegać te wszystkie małe cuda, które tam na miejscu się działy. Te ostatnie tygodnie do wyjazdu były naprawdę wyjątkowe. Chyba jeden z najpiękniejszych okresów, jakie pamiętam, związany z tym świętym miastem Jerozolimą. To ja nie pozwoliłem sobie wówczas już odebrać ani radości, ani tego wszystkiego, co Bóg dawał, tylko korzystałem z tego. W Starym Testamencie jest taka księga Koheleta. Być może kojarzycie ją, i zwłaszcza kojarzy się ona niestety z pesymizmem. Mówią niektórzy, że Kohelet to jest skrajny pesymista, nawet skrajny sceptyk. Ale są tacy, którzy mówią, że Kohelet to jest optymista, to jest nawet nauczyciel radości. Radości? Dlaczego? Otóż w tej krótkiej księdze główny bohater, tytułowy bohater, kilka razy, minimum 7, poświęca sporo uwagi radości. Mówi o niej, że jest to dar Boży, że pochodzi ona od Boga, a człowiek powinien ją brać i się nią cieszyć. Radość brać jako dar i się nią cieszyć. Ale za każdym razem mówi, że radość ta przychodzi nie jak coś abstrakcyjnego, wylanego na ciebie z góry, tylko trzeba ją znaleźć, zobaczyć w takich małych rzeczach. W jakich? Jedzenie, picie, nawet wina. A nawet w pewnym momencie mówi o dobrym stroju, ładnym, odświętnym ubraniu i o nałożeniu perfum, tak by człowiek po prostu lepiej się czuł. To szokujące. To jest jakiś subarytyzm. O co tu chodzi? Jak to możliwe, żeby z tego czerpać radość, a nie z jakichś właśnie łask, które spływają na nas? Bóg zaczyna od takich małych kroków. Podarowuje ci takie małe rzeczy. Pytanie, czy ty to zauważysz? Czy umiesz się cieszyć na przykład tym, że dzisiaj miałeś co zjeść, że miałeś czego się napić? Jeśli to jest dla ciebie wydarzenie, przypomnijcie sobie to, co zrobiła ta siostra, jeśli to jest dla ciebie wydarzenie i to jest dla ciebie powód do radości, znaczy, że rokujesz. Znaczy, że twoje zapotrzebowanie na radość jest większe, więc Bóg ma większe pole manewru. Jeśli natomiast absolutnie takie małe rzeczy w ogóle cię nie cieszą, w ogóle nie zauważysz, w ogóle to nie ma dla ciebie żadnego znaczenia, no to jak Bóg miałby ci dać jakąś większą radość? Przecież byś się udusił, przecież by ci zaszkodziło. Małymi kroczkami, tak jak się niemowlę odżywia. Najpierw jakiś, przepraszam, nie jest to lokowanie produktu, ale to mi się kojarzy z niemowlętami, gerberek. Potem dopiero jakieś tłustsze potrawy, które nie są zdrowe, ale wiadomo, że w naszej polskiej diecie muszą być. Ale to dopiero za czas jakiś. Niech się niemowlęciu wykształci przewód pokarmowy. Ale póki co małymi kroczkami. I podobnie z nami. Jeżeli ja mam do dyspozycji coś, co Bóg daje jako mały cud i umiem na to spojrzeć w ten sposób, jest to dla mnie przyczyną do radości, to Bóg da większe rzeczy. Powoli, powoli, powoli. Ale jeśli ja nawet tych małych spraw nie jestem w stanie docenić, nie jest to dla mnie powodem do radości, Bóg ma związane ręce. Jak mógłby dać mi coś dużego, co by mi przecież zaszkodziło? No ale powie ktoś, no dobrze, miały być rekolekcje, miało być o świętych rzeczach, a tutaj o jedzeniu, piciu, ubraniu się dobrym, jakichś perfumach jeszcze. O co tu chodzi? Zamiast o jakichś świętych rzeczach mówi tutaj o takich przyziemnych. Zauważcie, że kiedy Pan Jezus odpowiada Janowi, który jest w więzieniu, odpowiada na pytanie, czy to Ty jesteś Mesjasz, czy mamy innego szukać, to Pan Jezus opowiada o nadejściu Mesjasza i tej ery mesjańskiej przy pomocy bardzo przyziemnych rzeczy. Rozpoczyna tak. Pójdziecie do Jana i powiecie mu to, co widzicie, że niewidomi odzyskują wzrok, że ja chodzę, nauczam, jednocześnie wskrzeszam zmarłych, trędowatych oczyszczam, że przywracam słuch i tak dalej. Jan zrozumie, bo to mądry człowiek. Ale zaraz, a gdzie jest tutaj mowa o tym, że ludzie masowo do spowiedzi się wybrali, albo że masowo zaczęli się modlić, litanie odmawiać? Nie ma tutaj mowy o rzeczach świętych. Na końcu Jezus mówi, ubogim głosi się Ewangelię. I to jest jak najbardziej religijne. Ale te wcześniejsze rzeczy? O co tu chodzi? Po pierwsze, oczywiście, jest to odniesienie do proroctw. O, jedno z nich słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Proroctwo Izajasza, w którym jasno prorok kojarzy te dwie rzeczy. Nadejście Mesjasza i jednocześnie radość, która się wszystkim udzieje. To uzdrowienie czy przywracanie zdrowia różnym osobom, różnym grupom osób jest tylko jakby symbolem, takim przeniesieniem, takim jakby odniesieniem do radości, która musi towarzyszyć takiemu człowiekowi. Wyobraźmy sobie kogoś, kto jest niewidomy od urodzenia i nagle po 30 latach ktoś przywraca mu wzrok. Przecież to jest tylko powód do radości. Jestem pewien, że są między nami takie osoby, które usłyszały raz złą diagnozę, potem po jakimś czasie usłyszały dobrą diagnozę, To przecież czy to jest powód do smutku? To jest radość, że choroba się cofnęła, że nie ma powodu się już martwić. To jest radość. I dokładnie w takich kategoriach Pan Jezus opisuje swoje przyjście. Bóg przychodzi nie po to, żeby nas pognębić, żeby pokazać, jak jesteśmy źli, ale przychodzi, żeby nas uwolnić z tego zła, które my sami sobie fundujemy, z tych mroków, z tego braku radości, który, przepraszam bardzo, ale sami żeśmy sobie zafundowali bardzo często. Ktoś powie, no dobrze, ale z czego tu się cieszyć? Przecież wojna jest, inflacja, przecież jest bieda, przecież no z czego tu się cieszyć? Czy Pan Jezus miał do czynienia z ludźmi w tamtym czasie, którzy mieli wszystkie powody na świecie, żeby się cieszyć? Nie było wojen? Nie było inflacji? Nie było biedy? A jednak bardzo stanowczo nalega na radość. Nie tylko on, ale także prorocy. Dlaczego? Bo jak jeszcze pozwolimy sobie odebrać radość, to co nam zostanie? Frustracja? Tym nikogo nie można zarazić do niczego przekonać. Co więcej, to jeszcze uprzykrza nam bardziej to nasze życie. A Bóg, jak powtarzam, przychodzi po to, żeby dać nam radość, pozwolić nam nią żyć na co dzień. Radość to jest znak firmowy chrześcijan. W liście do Galatów święty Paweł mówi, że radość jest jednym z owoców Ducha Świętego. Jeżeli, poprawcie mnie, jeśli coś mówię źle, jeżeli zostaliśmy ochrzczeni, przyjęliśmy bierzmowanie, otrzymaliśmy Ducha Świętego, otrzymaliśmy wobec tego wszystko, co jest potrzebne, żeby radość w naszym życiu była. Nieprawdaż? Żeby taki owoc się zrodził. Czyli Bóg jakby zrobił już swoją część, a jeśli nie mamy w życiu radości, to prawdopodobnie my coś źle robimy. Gdzieś coś nie gra. Co to może być? Z dzisiejszej Ewangelii i z drugiego czytania możemy usłyszeć dwie podpowiedzi. Będę jeszcze o nich mówił w kolejnych dniach rekolekcji, ale dzisiaj, wydaje mi się, są tutaj bardzo ciekawe rzeczy. Po pierwsze, Pan Jezus, czy święty Jan, który z więzienia wysyła do Jezusa takie zapytanie, czy to Ty jesteś tym Mesjaszem, czy innego mamy się spodziewać, daje fantastyczny obraz siebie jako człowieka, który nie jest, jakby to powiedzieć, dogmatyczny w swoich poglądach. Oczywiście, że chodzi mu o sprawę, ale Jan, jak pamiętamy go jeszcze z czasów, kiedy nie był w więzieniu, kiedy nauczał nad Jordanem, bardzo radykalnie wszystko ustawiał. Już siekiera jest przyłożona do pnia. Nawracajcie się, bo bliski jest dzień pański. I już wszyscy, którzy nie wydajecie owocu, bójcie się, bo sąd nadchodzi. Jan widział nadejście Mesjasza w kategoriach bardzo radykalnych rozstrzygnięć. Tymczasem osoba, w którą zainwestował w sensie emocjonalnym, w sensie nadziei, które złożył w niej, czyli Jezus Chrystus, okazuje się zupełnie niezainteresowana tego rodzaju radykalnymi rozstrzygnięciami. Wobec tego Jan ma naturalne wątpliwości, czy dobrze ulokował te swoje nadzieje. I dlatego pyta. Ale pyta nie dlatego, żeby komuś uprzykrzyć życie, ale żeby się dowiedzieć. Jezus mówi, idźcie do Jana, powiedzcie mu, co widzicie, i Jan sobie to poskłada w głowie. Jan będzie wiedział, co z tym zrobić, bo jest prorokiem, w linii proroków Starego Testamentu również, i on dokładnie będzie wiedział, na zasadzie mądremu dość. Jan nie jest dogmatyczny i to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, która może nam dodać radości, a przeciwnie, bycie dogmatycznym we wszystkim może nam ją zabrać. Jeśli na przykład wymyślę sobie, będąc ojcem rodziny, że wszystkie moje dzieci muszą tak, albo wszyscy moi krewni muszą według takiego schematu się zachowywać, to przecież to wcześniej czy później musi się spotkać ze sprzeciwem. Wcześniej czy później zrodzi kłótnię i frustrację. Po co sobie fundować tego rodzaju dogmatyzm? Każdy ma swoje życie. Dlaczego na przykład frustrujemy się tym, wy zwłaszcza, kochani, kiedy widzicie swoje dzieci, które nie praktykują tak, jak wy to robicie? Nie, chcielibyśmy może, żeby oni robili to tak jak 20-30 lat temu, my. Oni zupełnie nie są tym zainteresowani. Mamy popadać we frustrację? Dlatego, że oni nie chcą się do pewnego schematu dostosować? Nie. No, tak naprawdę nic nie możemy zrobić. Poza tym, że nie damy sobie zabrać radości. Jeśli oni zobaczą, że nasza wiara nas uskrzydla, że nie brakuje nam radości, że te owoce Ducha Świętego w postaci właśnie radosnego usposobienia, które nie powoduje, że my coś jątrzymy gdzieś, że my coś tam kogoś ustawiamy do pionu ciągle kogoś korygujemy, tylko właśnie radosne usposobienie, które nas charakteryzuje z powodu naszej wiary, to wcześniej czy później nie będą mogli nie zwrócić na to uwagi. Wcześniej czy później zapytają, jak ty to robisz, że jesteś taki radosny, uśmiechnięty, że tak pozytywnie patrzysz na te czasy, które no, nie są do śmiechu. Bo mam wiarę, bo wiara moja mnie uskrzydla i nie wiesz, co się wtedy zrodzi. Zamiast się napinać, że nie chcą według naszych schematów, to może właśnie zwróćmy się ku sobie, bo może oni czegoś w nas nie widzą, może nie ma radości i taki przykład nikogo do niczego nie pociągnie. Są jeszcze dwie podpowiedzi w dzisiejszych czytaniach, które mówią, jak z radością sobie radzić, jak jej nie utracić. Mówi Pan Jezus, powiedzcie Janowi, że co widzicie, na co patrzycie. A potem mówi, a co byście wyszli zobaczyć na pustyni, jak Jana przyszliście oglądać? Co byście zobaczyć przyszli? Innymi słowy, sposób, w jaki patrzymy na świat, jest nie bez znaczenia. Co wyście zobaczyć przyszli? Trzcinę chwiejącą się na wietrze? Czyli człowieka, który powie wam dokładnie to, co chcecie usłyszeć, żebyście byli szczęśliwi przez chwilę, nawet jeśli wasze życie ustawiło się na kursie, na kolizję? Co wy chcecie usłyszeć? Co wy przyszliście zobaczyć? Kogo? Takiego kogoś, kto będzie się starał wam przypodobać? Pomyliliście adres. Ale no co, kogo przyszliście zobaczyć? Może kogoś ubranego w miękkie szaty, zobaczyć jakiegoś VIP-a, którego życie może być intrygujące? Nie, pomyliliście adres. A może proroka przyszliście zobaczyć? Dokładnie tak. Dlaczego? Bo przyszliście posłuchać człowieka, który jest radykalny w swoich poglądach ze względu na Boga, ale intuicyjnie czujecie, że prorok powie wam prawdę i ta prawda wcześniej czy później, nawet jak zaboli w danym momencie, ona wyzwoli i przyniesie radość. Prorocy nie przyszli przecież besztać nieustająco ludzi. Nie przyszli po to, by głosić, że przyjdzie wreszcie po prostu kryska na matyska i będzie jedno wielkie cierpienie. Nie. Oni przyszli mówić, słuchajcie, właśnie jesteście w kursie na kolizję, trzeba by zmienić może kurs, żeby radość była, żeby jej nie utracić. No bo w przeciwnym wypadku, jaki to ma sens? I druga podpowiedź pochodzi z dzisiejszego drugiego czytania. Święty Jakub mówi do swoich słuchaczy, którzy żyją w dość trudnych okolicznościach. No co tu dużo mówić, nie wiemy dokładnie, kim byli, ale z całego tego kontekstu można wyczytać, że dają im się we znaki różni ludzie, którzy robią użytek, zły użytek ze swojego majątku, uciskają tych chrześcijan. Ich życie czynią po prostu mizernym, jakimś po prostu, no, czasami nawet cierpieniem niebywałym obarczonym. I święty Jakub mówi, kochani, jest taka pokusa w takiej sytuacji, żeby te wszystkie napięcia jeszcze wylać na siebie nawzajem, żeby się pokłócić ze sobą, żeby jeszcze po prostu to napięcie przelało się na tych, co dookoła. Nie uskarżajcie się jeden na drugiego. Innymi słowy, to, co mówicie o sobie nawzajem i w jaki sposób opowiadacie rzeczywistość, nie jest bez znaczenia. Nie tylko jak postrzegasz świat, ale jak o nim mówisz, jak postrzegasz tych, którzy są dookoła ciebie. Jeżeli tam jest ciągle krytyka, jeżeli tam jest ciągle tylko coś nie tak, jeżeli tam ciągle widzisz braki, to wróci do ciebie. Wróci do ciebie i sprawi, że nie będziesz od tego szczęśliwszy, tylko mniej szczęśliwy. Radości nie będzie od tego więcej. Mówi więc Jakub, nie jest bez znaczenia, jak się wypowiadasz. Zamiast więc ciągle punktować czyjeś błędy, siebie nawzajem, gdyby tylko ten sąsiad był lepszy, gdyby żona czy mąż lepiej mnie rozumieli, gdybym tylko może spotkała tego idealnego albo spotkał tą idealną, to już byłbym szczęśliwy. Po co? To jest jakbyś przeklinał swoje życie, to wraca do ciebie. Nie jest bez znaczenia to, w jaki sposób się wypowiadasz. Słowa mają moc stwarzania. Kiedy Bóg stworzył świat, to stworzył go słowem, a potem na człowieka scedował władzę nad światem. Jednocześnie jakoś dziwnie i przedziwnie włożył w jego możliwości stwarzanie. Człowiek może stwarzać świat, w którym żyje. Nie w sensie takim, że powie, niech powstanie Kościół i on będzie, ale w takim sensie, że na przykład to, co mówisz, ma przełożenie na jakość twojego życia. Jeśli ojciec nigdy nie powiedział swojemu dziecku, że je kocha, to czy to będzie bez znaczenia dla jego dalszego rozwoju? Będzie to miało kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju właśnie. Jeśli natomiast ojciec nie ma problemu mówić ani do swojej małżonki, ani do swoich dzieci, że je kocha, to jest od tego więcej radości czy mniej? Stworzył coś dobrego w przestrzeni dookoła siebie, czy raczej coś złego? No chyba tutaj nie ma wątpliwości. Słowa stwarzają świat, w którym żyjemy. Słowem wiemy, jak można zranić. Przecież nie użyłem żadnego ostrego narzędzia, a powiedziałem coś takiego, że ktoś przez miesiąc płakał. Nie zdarzało się tak nam czasem? Przecież to zraniło kogoś tak do głębi, że co? Czyli słowa nie mają znaczenia? Mają ogromne. Mają ogromne w tym sensie, że one wracają do nas. Treści, które niosą, wracają do nas. Zatem nie jest bez znaczenia to, jak mówimy, co mówimy i jak, że tak powiem, jakie wibracje są obecne w naszym mówieniu. To tylko kilka podpowiedzi, które wynikają z dzisiejszych czytań. Kochani, radość to jest znak firmowy nas, chrześcijan. Nikt i nic nie powinien nam go zabrać, jeśli zabierze. Powiemy sobie, no i zepsuł mi humor, czyli odebrał mi radość. Własne życzenie, pozwól sobie zabrać. Nie pozwólmy zabierać sobie ani radości, ani naszego dobrego usposobienia. To jest najcenniejsze, dzięki czemu możemy owocować. To jest jeden z owoców właśnie Ducha Świętego. Bez tego trudno dojrzewać. Zapraszam na kolejne dni rekolekcji, gdzie będziemy się zastanawiać nad kolejnymi podpowiedziami, co zrobić, żeby radości nie utracić, albo żeby jeszcze ją wzmocnić. Amen.